Cześć wszystkim, z tej strony Nikola i witam Was w drodze do Turynu. Dzisiaj zajmiemy się piosenką, na którą przyszło nam czekać bardzo długo. Mówię tutaj bowiem o Belgii, która ogłosiła swojego reprezentanta, Jeremiego Makiezę, już we wrześniu. Więc na ich utwór o tytule Miss You przyszło nam czekać w sumie pół roku. Czy było warto czekać? Za moment się przekonamy. Ja tylko muszę przyznać, że mam dość wysokie oczekiwania co do tej piosenki. Jakby z takich nie do końca znanych mi przyczyn. Po prostu mam dobre przeczucia co do tego i zobaczymy, czy te przeczucia są dobre. Mam nadzieję, że tak. Teledysk się trochę długo zaczyna, więc musimy poczekać. O, dobra. Chyba bardziej balladowo. Ale spodziewałam się, że to będzie balladowe bardziej. Okay. Ładnie tak. Klasycznie trochę bym powiedziała na razie. No i bardzo fajny wokal, to na starcie powiedzmy sobie, bardzo fajny wokal. O, i takie... Coś mi to przypomina, tylko nie mogę skojarzyć co w tym momencie. Sometimes I feel good. Bicik wleciał. Więc takiej klasyki, tak teraz bardziej w pop to poszło. Ciekawa taka konstrukcja tej piosenki. Naprawdę mam takie dziwne uczucia co do tej piosenki, jakby... Niby tekst jest ten sam, ale piosenka jakby przeszła w totalnie innym kierunku. I to jest takie ciekawe. Wydaje mi się, że jest to bardzo sceniczne przede wszystkim. To na pewno na plus. No jak on jeszcze pociągnie to wokalnie, to na pewno zyska. O, i teraz zwalnia znowu. O. No, tą wokalizę jak pociągnie, to może zrobić wrażenie. Tą z samego końca centralnie. Okej, co ja mogę powiedzieć o tej piosence? Całkiem ona mi się podoba. Nie powiem, że jestem po prostu zachwycona, że urwało mi tyłek, ale naprawdę uważam, że jest to porządny utwór na spokojny finał. O ile oczywiście nie zostanie tutaj skopany występ, a wiemy, że niestety Belgowie lubią to czasami robić. Pamiętam jak było z Senek, pamiętam jak było z Elliotem. Te piosenki też były typowane do wejścia do finału, jednak występy no, były absolutnie no, tragiczne, nazwijmy rzeczy po imieniu. I mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie, że tutaj jednak postawią na ten klimat teledysku. Nawet moim zdaniem ten teledysk trochę da się przełożyć na scenę. On, mam nadzieję, udźwignie to wokalnie. No, wygrał The Voice w Belgii, więc wydaje mi się, że z wokalem nie powinno być większego problemu. Więc uważam, że naprawdę Belgia ma szansę na kolejny finał, na kolejny fajny wynik. Może lepszy niż Hooverphonic nawet, bo tam troszeczkę u widzów nie poszło. Tutaj wydaje mi się, że mogą się znaleźć fani takiej piosenki, bo to jest połączenie takiej klasycznej, takiej bondowskiej ballady z takim trochę Justinem Timberlake'iem,
sprzed, nie wiem, 15 lat, coś w tym stylu. I to jest takie interesujące moim zdaniem połączenie, które może znaleźć swoich fanów. Jednak przede wszystkim niech to będzie dobre na żywo. Ja trzymam za nich kciuki, bo naprawdę całkiem pozytywnie oceniam ten utwór, tak jak już zresztą mówiłam. Okej, okay, a teraz wy powiedzcie, co uważacie na temat utworu belgijskiego. Napiszcie o tym w naszych komentarzach oraz zerknijcie na nasze social media, na naszego Facebooka, Instagrama, Twittera oraz nasz serwer na Discordzie. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dziś i do zobaczenia. Cześć!